Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ksiądz Jakub Kozak. Michał. I Katarzyna. Każdego tygodnia w tym roku liturgicznym spotykamy się z Wami i chcemy Was zaprosić do rozważań i do wysłuchania krótkiego świadectwa, krótkiego zaproszenia do formacji, do pracy nad małżeństwem, nad relacjami, nad życiem rodzinnym w kluczu hasła roku duszpasterskiego, który przeżywamy w Kościele w Polsce. Wierzę w Kościół Chrystusowy. Ten kolejny tydzień przynosi nam kolejne hasło. Chcemy dzisiaj spojrzeć na świętowanie. Świętowanie niedzieli, ale pod kątem tego, czym niedziela jest dla chrześcijan. Od początku chrześcijaństwa niedziela była uważana za dzień, który przypomina nam wydarzenie pierwszego dnia tygodnia, kiedy Jezus zmartwychwstał. Hasłem tego tygodnia jest hasło Niedziela, nasz dzień, niedziela, dzień zmartwychwstania. Właśnie, jak przeżywacie niedzielę? Co niedziela ma wspólnego, dzisiejsza wasza niedziela w waszej rodzinie ma wspólnego z wydarzeniem sprzed 2000 lat w Ziemi Świętej? Niedziela jest takim dla nas szczególnym dniem w rodzinie, w małżeństwie, bo jest czymś więcej niż szabat. Jest właśnie wejściem w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nikt nigdy nie dokonał takiego cudu, że pokonał śmierć. I to jest taki dzień, w którym właśnie skupiamy się, przypominamy sobie to wszystko, co dla nas Pan Jezus uczynił. I takim centralnym punktem zawsze każdej niedzieli jest to, żeby pójść całą rodziną na Eucharystię, na mszę świętą. I zawsze, kiedy ona się gdzieś tam przeciąga na popołudnie, na wieczór, to właśnie czujemy cały czas, że ten dzień jest taki jakiś, że brakuje mu czegoś, że jest jakiś niedosyt. I właśnie staramy się zawsze, gdy rano wstaniemy, ogarniemy się, zjemy sobie śniadanie, to właśnie kolejnym i tym najważniejszym punktem niedzieli jest zawsze dla nas Eucharystia, msza święta. I też staramy się, żeby zawsze ona była przeżyta w pełni, to znaczy zawsze pamiętam takie porównanie, żeby to był, to jest tak, jakby ktoś nas zapraszał na uroczyste przyjęcie, wielkie wydarzenie, a my w pełni nie korzystamy właśnie z tego wszystkiego, co ktoś dla nas przygotował. I staramy się właśnie zawsze, żeby przyjąć też Pana Jezusa do serca tego dnia. Niedziela też w naszej rodzinie jest poniekąd takim dniem zmartwychwstania z życia, z tego wszystkiego, co dotknęło nas w minionym tygodniu. Jest to taki czas oczyszczenia i też odkrywamy to, że im bardziej staramy się tą niedzielę przeżyć duchowo, tym bardziej napełniamy się pokojem, tak żeby już w kolejnym tygodniu móc ten pokój dawać innym, dawać naszym członkom rodziny, dawać ludziom, z którymi się spotykamy. To jest taki czas oczyszczenia, wyciszenia, takiego wstania z martwych duchów, po to, aby odrodzić się dla świata, dla innych. Ja też uważam, że to jest taki specjalny czas takiego odkrywania na nowo swojej jedności. To znaczy, my potrzebujemy tej jedności na trzech płaszczyznach. Jedności przede wszystkim z Panem Bogiem, czyli jest to czas, kiedy my nawiązujemy, pogłębiamy tą relację, kiedy wchodzimy w relację z Panem Bogiem. Jest to też jedność z nami samymi, bo przez to wchodzenie w modlitwę sami też na nowo siebie odkrywamy. Jesteśmy w stanie przemyśleć wiele rzeczy, też podejmujemy różne przemyślenia dotyczące naszej przeszłości, teraźniejszości, no i przede wszystkim też na tej trzeciej płaszczyźnie, czyli danie siebie innym. Niedziela jest wspaniałym czasem na to, żeby się też podzielić tym, co mamy z innymi ludźmi i właśnie przez to, że jest to dzień wyjątkowy, kiedy nie musimy iść do pracy, możemy się na tych trzech dziedzinach bardzo mocno skupić i dać z siebie jak najwięcej drugiemu człowiekowi. Staramy się, żeby to był taki dzień, który jest poświęcony w sposób szczególny Panu Bogu i wtedy właśnie może w sposób szczególny powinniśmy sięgnąć po Pismo Święte, po dobrą lekturę duchową, żeby właśnie wsłuchać się, co aktualnie w naszym życiu Pan Bóg chce nam powiedzieć. I nieraz było tak, że idąc na Eucharystię, gdy słyszymy czytania, Ewangelię, później się okazuje, że fragment, który nas tam najbardziej dotknął, jest też tym fragmentem, który Pan Bóg nam daje na przykład w czasie lektury duchowej. I no, widzimy, czego po prostu od nas oczekuje, że ta niedziela jest takim dniem zmartwychwstania właśnie naszego duchowego, że Pan Bóg chce do nas na nowo mówić, ale też takim właśnie czasem dla naszego małżeństwa, rodziny, żeby poświęcić ten czas rodzinie. Czasami nawet jak dzieci pytamy, który jest ich ulubiony dzień, to mówią właśnie, że niedziela, bo to jest dzień, kiedy tata i mama nie pracują.
Tak, ale chyba też chodzi o, nie tylko o to, żeby nie działać. Jakby polskie źródło słowa niedziela, czyli nie działamy, dzień, w którym rzeczywiście to tutaj padło, nie działamy, ale w językach zachodnich jest to taka kolokacja ze słowem Domenika, czyli dzień Pana, ale ten wschodni język, język rosyjski, nazywa ten dzień niedzielę wprost dniem zmartwychwstania, Waskresienie, prawda? Czyli to jest jakby takie zaproszenie do tego, żeby nie tylko nie działać, troszeczkę naprzeciw temu, co dzisiaj często się gdzieś tak mówi, że gdzieś tam sobota jest takim czasem weekendu, jakiegoś takiego świętowania, balowania, a ta niedziela jest takim czasem powracania do żywych, no może w tym sensie jakiegoś powstawania z martwych, tak? Ale to jest dzień, w którym, no właśnie, wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa jest czymś, co podejmujemy, dlatego że to ma wpływ na naszą, chyba na naszą codzienność, to chyba o to chodzi, żeby tej niedzieli nie zmarnować, nie tylko uczynić jej dniem niedziałania, nic nie robienia, czy nadrabiania zaległości, bo czasami tak się zdarza, że niektórzy, a jeszcze to zrobię chyba, prawda? Ale właśnie, żeby podjąć, zatrzymać się i spotkać się, bo chyba o to chodzi w spotkaniu na Eucharystii, spotkać się z Chrystusem zmartwychwstałym, bo On właśnie w Eucharystii jest. Jak można, co można podpowiedzieć naszym widzom, aby im może pomóc uświadomić, czy pomóc sobie przypominać coś, co wiedzą przecież z katechizmu, że niedziela jest tym dniem spotkania ze zmartwychwstałym? Myślę, że Pan Bóg daje taką obietnicę w Starym Testamencie dla człowieka, który szanuje Dzień Święty. I w Księdze Izajasza, w 58 rozdziale, od 13 wersetu jest to pięknie napisane. Więc jako taka zapowiedź, ciekawostka, zachęcamy, żeby właśnie sięgnąć do 58 rozdziału Izajasza i przeczytać, co Pan Bóg nam obiecuje. Do tego zachęcamy. Zapraszamy Was do tego, kochani, abyście odbierając to, czym się dzielimy tutaj w czasie naszych spotkań, również i Wy się dzielili. Czym dla Was jest niedziela? Co jest dla Was najważniejsze w niedzieli? Możecie w komentarzach pod tym filmem zamieszczać swoje świadectwa, te krótkie zdanie, które być może, tak jak te nasze świadectwa, głęboko ufamy, będą Was pobudzały do pracy nad życiem małżeńskim, życiem rodzinnym, życiem w kościele, we wspólnocie. Tak samo i te świadectwa mogą rzeczywiście komuś pomóc. Dziękuję bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.